18. W Rosji Igor Gajdar, zwolennik reform gospodarczych, podał się do dymisji. We Włoszech prezydent Scalfaro rozwiązał parlamentarzystów drogę do nowych wyborów powszechnych. Po rozmowach w Genewie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Syrii wyrazili nadzieję na zaprowadzenie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W autonomicznej Republice Krymskiej należącej do Ukrainy odbywają się pierwsze wybory prezydenckie. Były to ważniejsze wiadomości w skrócie. Przed mikrofonem Roman Wilczyński. Za chwilę...